No to co? Mówiłem na ostatnim filmie, że będą unboxingi, ale zanim... Wcześniej wspomniane raczki w poprzednim filmie. No, udało się zakupić w sumie z 300 na 100. Taka promocja. Tu jest paczka. Przybyła z Hiszpanii. Ciekawe, co to może być. Dzisiaj DHL przywiózł. Myślałem, że mi się liźnie bez cła, ale oclone, że tak powiem, w jakichś tam normalnych pieniądzach, więc zapłaciłem bez jakiegoś większego bólu tyłka. Trzeba uważać, żeby tutaj nie przenicować czegoś. Ciekawe, co to tutaj jest. Odkładamy narzędzia ostre, złożone, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ha! Co to tu mamy za gadżety? Chyba plecak. Mamy gumki i mamy taką tasiemkę do plecaka. I mamy sam też plecak. Ale się żona ucieszy. Zaklejone. Podejdziemy jeszcze narzędziem ostrym. Tylko może którym? Nie tym. Nie może. A czemu to tak? Aha, bo to jest nie ten tul. Zeszło bardzo ciasno, widać. I co? I spadochron. Jak żyw. No, sztrucel. Bo sztrucel, co prawda na tym kontenerze chyba jeszcze można skakać, ale to w ogóle nie o to chodziło. Bo to chodziło o to, żebym się uczył układać teraz przez okres zimowy. Spadochron był na pewno szkolny, bo jest... rewizja do zawleczki od spadochronu zapasowego. Ciekawe, co tu w tym zapasie jest. Jakieś bezeceństwa na pewno. No i mamy spadaka. Za chwilę go będę rozkładał. Tylko to tak będzie musiało się odbyć filmowo, żeby nie było. Znaczy nie, że wrzucę, tylko filmowo, żebym później wiedział, jak złożyć. No, troszkę już sprzęt pewno przemęczony, ale wszystko na miejscu. Czosienki udowe, nitkę trzeba sprawdzać, czy nie jest wysnuta. No, zajebiście. Instruktorek wysłał mi z Hiszpanii. Dotarło DHL-em. No. Wektor. I taki bezimienny? No bezimienny, ale to nic. Bo to chodzi o kwestie manualne. Zaraz zobaczymy, co to tutaj. Wyciągniemy pilota. Widać. I mamy paczkę. No, także wszystko jest. Będziemy się z żoną uczyć teraz. Ha, ale fajnie. Bez killlina? Bez. Ale pilocik jeszcze wygląda na sprawny. Ha! No, będzie zabawa. W ogóle będzie fajnie. Fajnie tak sobie ten poznać dobrze cały system i temat. No, duży skurczybyk. Mam nadzieję, że paczka ciasna, żeby się dobrze nauczyć, jak to sobie
składać. No. Fajnie. Fajnie to w ogóle, bym sobie to chciał pooglądać. Bo to taki akurat sport, że to jest bardzo dobrze zrozumieć całą mechanikę działania tego całego systemu. Spoko. Co? Czyżbym dostał w gratisie nożyk? Nie, tutaj jest coś. Wektor trójka. Nie, tutaj jest jakaś ta tabliczka znamionowa. Tu chyba było na nożyk, no ale nożyk mi taki fajny. Cieszę się w sumie trochę jak głupi trąbką. Także można teraz ten rypnąć grubego bejsa z prekestulen. Nie no, żartuję oczywiście. Taki głupi to nie jestem. Piłeczka jest. BOC. Spoko. Teraz film. I trzeba tutaj klepać. No, będzie trzeba w ogóle ten salon zorganizować na kwestię układania spadochronu. Fajnie. Ha! A żeby nowości jeszcze nie było mało, to jeszcze dzisiaj taki zakup, bo mało kolumn w chałupie. Dali 104 i działają, kupione za 90 koron para, normalnie to nawet nie jest 40 zł i grają, sprawne. Na Allegro około 600 sobie wołają za taki sprzęt. No, także gdyby się okazało, że po tym filmie w przeciągu tygodnia nie pojawi się następny, to należy żony pytać, gdzie ukryła zwłoki. W związku z tym, że kupiłem kolejne kolumny. Ale całkiem podobne do tamtych, tych 810. I mają też takie zamszowe wykończenie.